jesteśmy tak spragnieni jakiejś zmiany postrzegania naszej piłki, tego by wreszcie fajnie patrzyło się na reprezentację, że jesteśmy w stanie wierzyć, choćby tak jakoś głęboko w sobie, że jak na boisko poślemy wszystkich naszych piłkarzy, którym nie przeszkadza piłka u nogi, to będzie pstryk i gramy fajną piłkę. Chyba trochę za łatwo by było i wyjątkowo naiwnie w to wierzyć. Ja też się do tej naiwności zresztą przyznaję. Problem w tym, że gdy po drugiej stronie stoi drużyna, która potrafi schować piłkę do sejfu i która ma gości potrafiących z nią robić różne fajne rzeczy, to nie mam takiego poczucia, że lepiej nam się mecz ułoży w zależności od tego, czy na szóstym ustawimy Slisza czy Zielińskiego. Po meczu w Chorwacji bliżej mi do stwierdzenia, że złoty środek jest trochę jak, przepraszam, muszę, Puchary Pogoni Szczecin. Nie istnieje. Można takie drużyny próbować neutralizować, chwytając się mniej lub bardziej wyszukanych metod, ale no właśnie, próbować. Piłkarsko zostaliśmy całkowicie obnażeni. Piłkarsko jesteśmy zbyt ubodzy, by z takimi Chorwacjami chodzić na wymianę ciosów. Powiedzmy sobie szczerze, wszyscy chcemy, żeby temu probierzowi się udało. Naprawdę nie wierzę, że ktokolwiek chce, by Polska stawiała autobus i nie próbowała niczego prócz gry, wybijanie piłki i wyprowadzenie może jednej kontry na mecz, która zrobi lub nie zrobi wyniku. Wiecie, jaki obrazek zapamiętałem najmocniej z kadencji Fernando Santosza? Naprawdę, jest to obrazek najmocniejszy w mojej głowie. Mecz w Warszawie z Wyspami Owczymi. Była jakaś 60. minuta, a nasi obrońcy klepali sobie piłkę na połowie boiska. Ja do ciebie, ty do mnie. Bez żadnego przyspieszenia, bez jakiegokolwiek tempa. Wtedy pomyślałem sobie tak totalnie na poważnie. No nie, Santosza trzeba pogonić. No nie możesz tak grać z Wyspami Owczymi. Dlatego teraz każdą próbę budowy ofensywnej kadry przyjmuję z maślanymi oczkami. I strasznie probierzowi w tym kibicuję. Ale cholera jasna, w Chorwacji taką akcję, których patrząc na skład oczekiwaliśmy podziwu, nie wiem, z 6 na mecz, zrobiliśmy dokładnie jedną. Wtedy, gdy Lewandowski walnął w poprzeczkę, ale całość poprzedziła cała seria podań, w których uczestniczyła prawie połowa drużyny, bo i Dawidowicz wyprowadził, i Zalewski rozciągnął, i Świderski wziął na siebie i trwało to bardzo, bardzo długo. Nie mam poczucia, by mecz z Chorwacją dał nam z perspektywy szkoleniowej cokolwiek. Od takie 90 minut patrzenia na to, jak rywal gra, nijak się to ma do próby rozwijania kadry, która według założenia ma przecież bazować na odwadze, podchodzeniu wysoko i posiadaniu piłki. Rozczarował mnie ten mecz. Znaczy tak pół żartem, pół serio. Może i dobrze, że tak to wyglądało, bo gdybyśmy pięknie przegrali, to trzeba by się jeszcze głębiej schować do nory, bo przecież widzieliśmy na Euro, że po porażkach to wstyd wyciągać jakiekolwiek pozytywy. Tylko że naprawdę w jakiejś dłuższej perspektywie czasu, powiem po pokerowemu, w long runie, piękne porażki potrafią być opłacalne. Brzydkie są meczami, o których trzeba zapomnieć, uspokoić się i pokornie wrócić do swojego szeregu. Z pozytywów dotyczących tego meczu naprawdę dobrze wyglądała gra w defensywie. W pierwszej połowie Chorwaci nie wypracowali sobie na dobrą sprawę żadnej czystej okazji. Zamykali nas, klepali sobie, ale czy schodząc 0-0 na przerwę mogliśmy powiedzieć, że Skorupski jest bohaterem? No nie było powodów, żeby tak mówić. Po przerwie pod tym względem wyglądało to już gorzej, ale zawsze można zastanawiać się, na ile wynikało to z większego odkrycia się, bo przecież gola straciliśmy na 40 minut przed końcem meczu. Więc od tego momentu trzeba było pograć na ciut większym ryzyku. Drugi plus, mówcie co chcecie, ale podobnie jak w Szkocji widziałem drużynę, która nie zwiesza instant głów, gdy się nie układa. Za cholerę nie zasługiwaliśmy na remis w tym meczu, ale oprócz poprzeczki Lewandowskiego w samej końcówce zabrakło bodajże Świderskiemu jakiegoś detala, by oddać strzał mogący zagrozić i generalnie było widać chęć pójścia po tego gola na 1-1. Chęć, nierealne możliwości, bo tak jak mówiłem, na tle Chorwatów mieliśmy marne. Plus oczywiście dla Nikoli Zalewskiego, który jest dla tej kadry piłkarzem bezcennym i z wszystkich zawodników, do których przylgnęła łatka, że piłka im nie przeszkadza, mu przeszkadzała zdecydowanie najmniej. Tu też plus dla probierza, bo to się nie zrobiło samo. Zalewski nigdy wcześniej tak w kadrze nie grał, ale dodam tylko, że 2 gole w Szkocji też były efektem jego odwagi w podejmowaniu decyzji, gdy można bezpiecznie oddać piłkę najbliższemu lub próbować wozić obrońców na dupach. Pewnie kojarzycie taką scenę niedługo po tym, jak probierz przejął kadrę. W przerwie meczu z Mołdawią mówił do kadrowiczów: jeśli sami w siebie nie wierzycie, to trener w was wierzy. I patrząc dziś na Zalewskiego, można mieć pewność, że dokładnie to miał na myśli, że właśnie tym takiego Zalewskiego zbudował. Zalewskiego w jego kadrze wtedy jeszcze oczywiście nie było, bo przyjechał dopiero na następne zgrupowanie, ale gdy przyjechał, na 100% usłyszał te same słowa. Ja w ciebie wierzę. I widać to po decyzjach Zalewskiego. Jakże inne były te słowa od oczekiwań selekcjonerów pragnących przede wszystkim braku ryzyka. Z minusów Chorwaci w nasz środek wjeżdżali jak w masło. Przykro się patrzyło, jak nas mijają na każdy możliwy sposób. Czy krótkimi podaniami, czy balansem ciała, czy po prostu biegnięciem między naszych pomocników. Kompletnie tę walkę o środek przegraliśmy i to bez znaczenia, czy ocenimy momenty, gdy mieliśmy piłkę, czy gdy jej nie mieliśmy. Inna sprawa, że to, co irytowało w pierwszej połowie najmocniej, jeśli chodzi o próby budowania naszych akcji, to jakieś dziwne próby podań za linię obrony. Generalnie jest to zawsze jakieś rozwiązanie, ale my kopaliśmy bez sensu. W sytuacjach, gdy nie było przestrzeni na urwanie się. Finalnie to było takie oddawanie piłki za darmo, wszystko bez presji, łapiał sobie spokojnie bramkarz i po 3 takich próbach wycofaliśmy się z kolejnych. Prawie nikt tym meczem nie wygrał sobie lepszej pozycji w kadrze niż miał. Bo Zalewski i tak miał niepodważalną. Może Sebastian Walukiewicz, który na pewno zagrał lepiej niż Kiwior w Szkocji, ale tak generalnie po prostu sprowadzono nas na ziemię i zastanawiam się, jakie miejsce w procesie, bo trenerzy zawsze mówią o procesie, będzie zajmował ten mecz. Jak na przykład ocenić takiego Mateusza Bogusza? Ja widziałem dużą chęć do gry, ale nie widziałem gry. Bo mało kogo ją zresztą widziałem. Bogusz dla mnie pozostaje wciąż zawodnikiem niesprawdzonym w kadrze. Niesprawiedliwie byłoby twierdzić, że został sprawdzony, jak chyba każdy sobie zdaje sprawę, że czy byśmy w jego miejscu wystawili piątka, czy Buksę, czy kogo tam jeszcze, to nic więcej by się z tej pozycji na boisku nie wyciągnęło. Bardzo słaby mecz całej reprezentacji. Bardzo brutalna weryfikacja chęci grania w piłkę z drużyną, która po prostu w nią gra od wielu, wielu lat. To byłoby nawet, tak sobie myślę, nieuczciwe względem Chorwacji i tego typu drużyn, gdybyśmy rok po antyfutbolu Michniewicza, później Santosza, powiedzieli sobie, o, my teraz też będziemy grać w piłkę i zaczęli w nią grać. To tak nie działa. Ostatnio Adrian Siemieniec mi powiedział, a rozmawialiśmy po 1-4 z Ajaxem w Białymstoku, że aby Jaga mogła tamten mecz wygrać, Ajax musiałby po prostu być hardkorowo nieskuteczny. Po prostu. Jaga mogłaby zagrać z Ajaxem 10 razy i 10 razy wyglądałyby te spotkania tak samo, a jeśli któreś by wygrała, to tylko dlatego, że Ajax pudłował. I tak uczciwie mówiąc, to też jest miejsce reprezentacji Polski na tle tych wszystkich najlepszych drużyn. My nie ogramy ich grając z nimi w piłkę, choć warto oczywiście próbować. Będę się trzymał, że to lepsze od antyrozwojowego stawiania autobusu. My je ogramy tylko jak oni nie strzelą nic z 10 sytuacji, a my strzelimy z naszych 2. Ale też chciałbym, by po Chorwacji był zachowany względny spokój, a nie odbijanie się od ściany do ściany. W Polsce czasem zbyt mocno chorujemy na wynikozę, a mecze oceniamy bardzo płytko, przez pryzmat 90 minut, a nie całego procesu. Jak błędne jest to spojrzenie, niech świadczy fakt, że w teorii w ciągu 3 dni możemy dojść do skrajnych wniosków. Genialny mecz, poprzedzony bardzo słabym, przyniósłby twierdzenia, że raz jesteśmy niemal mistrzami świata, a raz nadajemy się najwyżej do tarcia chrzanu. Czasem wynikoza jest jeszcze głębszym zjawiskiem, bo przecież to, czy plan trenera wypalił, bywa oceniane przez pryzmat tego, czy piłkarz w dobrej sytuacji kopnął w lewo, czy w prawo. Dla wyniku takie zdarzenie jest kluczowe, dla procesu niekoniecznie. Gdzieś tam wierzę, że próba budowania ofensywnej kadry, a to właśnie nazywam procesem, może doprowadzić nas do miejsca, gdzie drużyny z naszej półki będziemy ogrywać regularnie, do tego ciesząc oko, bo wiary w to, że z drużynami spoza naszej półki nawiążemy równą walkę pod względem grania w piłkę, no to już właściwie żadnej nie mam. Sam progres istnieje i niech dowodem będzie sposób, w jaki strzeliliśmy 3 gole w Glasgow. Dosłownie wszystkie 3 po akcjach, o jakie na każdym zgrupowaniu zabiega Probierz. Miks wysokiego odbioru, strzału z dystansu i odwagi w akcjach 1 na 1. To jest nasza droga, nawet jeśli z Chorwacją nie doprowadzi nas do niczego fajnego. Ale ja serio mam wątpliwość, czy jakakolwiek droga by nas z Chorwatami do czegoś dobrego doprowadziła. I to tyle w przemowie nagranej na gorąco zaraz po meczu. Słówko tylko na koniec o sponsorze kanału, jest nim BetClick, a jak się tam zarejestrujecie z kodem GOLTY, to otrzymacie możliwość gry bez podatku. Promocja jest tylko dla graczy pełnoletnich, grajcie odpowiedzialnie. Cześć!